W nocy z soboty na niedzielę zmienimy czas z letniego na zimowy. Zegarki zostaną przestawione z godziny 3 na 2. Mimo że ma to obniżyć koszty związane z energią, wpłynie to także na funkcjonowanie nocnych połączeń. 13 składów PKP Intercity zatrzyma się na godzinny postój na najbliższej stacji, aby dotrzeć do celu zgodnie z rozkładem. Dotyczy to także pociągów przejeżdżających przez Śląski i warto o tym pamiętać. Magda Sincewicz. Zmiana czasu przeprowadzana jest na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 2022 roku. I choć kilka lat wcześniej, w 2019 roku, wydawało się, że nie będzie już kolejnej zmiany, to okazało się, że nie ma zgody wśród krajów unijnych, przy którym czasie powinniśmy zostać. Niektórzy nie mają jednak problemu z decyzją. Lepiej, żeby nie było zmian czasu, żeby wdrożyć już tą dyrektywę unijną i nie zmieniać czasu, żeby był jeden czas dla wszystkich. Tylko wiem, że niestety wszyscy z nadmorza Śródziemnego niestety nie podzielają tego, także w Unii będzie dość ciężko zrobić taką jakąś woltę. Zdaje się, że ciężko będzie także tym, którzy w najbliższy weekend planują wybrać się w podróż nocnym pociągiem. Niektóre z nich staną na godzinę. Przewoźnik zapewnia jednak, że pasażerowie nie pozostaną bez wsparcia. Na wszelkie pytania podróżnych dotyczące kursowania pociągów PKP Intercity odpowiadać będą konsultanci infolinii pod numerem telefonu 22 391 97 57. Infolinia PKP Intercity czynna jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Informacjami służyć będą także drużyny konduktorskie pracujące tej nocy. Sytuacja dotyczyć będzie 13 składów, także tych przejeżdżających przez nasz region, takich jak TLK Karkonosze czy TLK Karpaty, które przystaną na godzinę na stacji w Gliwicach i Częstochowie. Podróżni mówią jednym głosem. Czasami ludzie myślą, że na przykład tam na 12.24, a ból będzie tam na 13 albo coś, to na 100% trzeba jakoś wcześniej ludziom to powiedzieć. Żeby to jakoś ludziom konkretnie powiedzieć, że na przykład jak jest pociąg o 3.20, to on będzie o 2.20, bo pewnie to będzie jakoś poprzesuwane, no jakieś mądre głowy nad tym siedzą, nie? Całe to poprzesuwanie funkcjonuje od wielu, wielu lat, choć pewnie nie każdy z nas wie, jakie były tego początki. My zwykliśmy operować w potocznej mowie takimi powiedzeniami jak czas letni, czas zimowy. A tak naprawdę jest tylko czas letni. Czas zimowy jest czasem normalnym, który przez wieki u nas funkcjonował. Czas letni wprowadzono tak naprawdę w czasie I wojny światowej. Zrobili to Niemcy. Chodziło o to, żeby oszczędzać elektryczność, żeby wydłużyć ten czas, kiedy można pracować przy świetle słonecznym. No tak, ale teraz pracujemy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, więc powoli traci to rację bytu. Wygląda na to, że komplikacje wynikające ze zmiany czasu, to, że pociągi muszą czekać godzinę, że trzeba zmieniać rozkłady jazdy i to, że śpimy godzinę dłużej lub krócej, powoduje, że korzyści jest znacznie mniej niż wad. Może w przyszłości stanie się tak, że w sposób naturalny wrócimy do jednego czasu, który był z nami od tysięcy lat.